Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj odpowiedź na często zadawane przez Was pytanie, mianowicie jak zamocować profil U bądź też UW do posadzki, kiedy mamy w tej posadzce ogrzewanie podłogowe. Dzisiaj pokażę Wam trzy sposoby, jak to zrobić profesjonalnie, no i czwarty sposób, nazwijmy go półprofesjonalny. Zapraszam na materiał. Na wstępie, moi drodzy, tego materiału chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o jastrych cementowy, a tutaj akurat takowy mamy na tej inwestycji, minimalna grubość jastrychu ponad rurką od ogrzewania podłogowego to minimum 4,5 cm. Tyle teorii. W praktyce sami wiecie jak jest, chodzicie przecież po różnych budowach, czasami tego jastrychu jest więcej, czasami mniej, czasami jest w tak opłakanym stanie, że jedyne co można zrobić to po prostu wywalić go i zrobić podłogę od nowa. Ale jeżeli wchodzicie na nową inwestycję i no widzicie, że ten jastrych jest w miarę normalnie wygląda powiedzmy, no to można sobie kontrolnie zmierzyć jaka jest grubość tego jastrychu. Jak to zrobić pewnie zapytacie, tak? No słuchajcie, w 90% przypadków jeżeli wchodzicie na budowę, no to macie jakieś tam przekucie kanalizacyjne do zrobienia, macie odpływ liniowy do obsadzenia, czyli macie widoczny ten jastrych w przekroju, czyli możecie sobie wziąć miarkę, zmierzyć sobie właśnie w kilku miejscach tam, gdzie jest akurat to dostępne, właśnie jaka jest grubość tego jastrychu i mniej więcej będziecie wiedzieć. Oczywiście, jeżeli tutaj w narożniku ja sobie zmierzę i będzie ok, to nie znaczy, że w całym 100-metrowym domu będzie ok, tak? No bo czasami jest tak, że tam gdzieś panowie od wylewów musieli dołożyć, tam odjąć, żeby wyjść z poziomami i tak dalej, i tak dalej. Nikt tego nie wie, jaka jest grubość jastrychu w każdym miejscu w całym budynku i tak naprawdę nikt się pewnie nie dowie, jeżeli coś się nie wydarzy. Ale dążę do tego, że warto, moi drodzy, zachować szczególną ostrożność, jeżeli cokolwiek mocujecie do jastrychu. I tutaj akurat na tej inwestycji tak się składa, że inwestor 100% ścian działowych ma wykonane z konstrukcji suchej zabudowy, tak? Czyli jest to jakaś zabudowa lekka, gdzie profile U bądź też UW, zależy w jakiej technologii wykonujecie te ściany działowe, są mocowane właśnie do tego jastrychu. I jak są mocowane? No i tutaj płynnie przechodzę do pierwszego sposobu, który chciałbym Wam pokazać, czyli mocowanie osadzakiem do betonu. Kilka razy, moi drodzy, na moim kanale prezentowałem już różnego rodzaju osadzaki do betonu, w tym również osadzak firmy Roplak. I akurat tym osadzakiem dzisiaj sobie wbiję profil UW do posadzki. Jak, moi drodzy, działa to urządzenie? Jest to najprościej rzecz ujmując taka gwoździarka do betonu, tak? Czyli mamy tutaj jakieś gwoździe, w tym przypadku akurat są to gwoździe o długości 25 mm, w zupełności wystarczą, żeby zamocować profil do posadzki. Mamy urządzenie, które może wbijać na dwa sposoby. Albo będzie to urządzenie gazowe, albo będzie to urządzenie mechaniczne na akumulator. Tutaj akurat mamy urządzenie gazowe, czyli mamy jakiś akumulator, który, że tak powiem, służy nam do zasilenia wentylatora i do wykonania iskry podczas zapłonu. Oraz, moi drodzy, tutaj z tyłu wkładamy sobie gaz łatwopalny, który podczas spalania popycha nam tłok do dołu i ten tłok wbija nam wcześniej właśnie pokazane kołki w podłoże. Bardzo fajna sprawa, najmniej inwazyjna można powiedzieć, no bo nie przebijecie głębiej niż macie założony kołek, tak? Ten osadzak Wam nie wbije, nie wiadomo jak głęboko tego gwoździa, po prostu wbije na tyle, ile pozwala ten gwóźdź. I tyle, moi drodzy. Pokażę Wam, jak wstrzelić taki profil i jedziemy z kolejną metodą. Profil oczywiście już wstępnie mam tutaj ustawiony, tak jak widzicie, laser sobie rzuciłem. No i ustawiamy sobie akurat profil do lasera, wcześniej docięty. Dociskamy osadzak, strzał i mamy kołek wbity. Czynność tą powtarzamy, no można wbić co jakieś, nie wiem, pół metra. Tak jak widzicie, profil jest zamocowany dosyć solidnie, nic się z tym raczej nie dzieje. Mamy tutaj pewność, że ten gwóźdź został wbity 25 mm właśnie w tą posadzkę, czyli nawet jeżeli panowie od wylewek gdzieś tam się machnęli o 1,5 cm w lewo czy w prawo, nic się raczej tutaj nie wydarzy. Ten gwóźdź na pewno nie dotknął rurki z ogrzewaniem podłogowym. Tak więc bardzo fajna, szybka sprawa.
Oczywiście, moi drodzy, zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś pracuje gdzieś tam na własną rękę w domu i akurat no, ma jakieś tam kilka metrów profila do zamocowania, nie będzie kupował sprzętu za 3000, tylko po to właśnie, żeby ten krótki profil sobie zamocować. Dlatego potrzebny jest inny rodzaj mocowania. Drugi rodzaj to oczywiście mocowanie na kołki rozporowe, ale trzeba wiedzieć, jakie kołki, moi drodzy, wybrać. I dzisiaj Wam pokażę, jakie moim zdaniem są najlepsze do tego typu mocowań. Do tego typu zamocowań, takich nietypowych, ja zazwyczaj używam kołków UNO firmy, jakżeby inaczej, Rowplug. Moi drodzy, dlaczego UNO, a nie inne kołki akurat w tej sytuacji? Dlatego, moi drodzy, bo kołki UNO rozpierają się już na samym początku, moi drodzy, jak tylko wchodzą sobie w otwór. Widzicie, mam nadzieję, że kamerka wyostrzyła. I co nam to daje? Moi drodzy, daje nam to to, że możemy zastosować różnego rodzaju wkręty i różne długości tych wkrętów, tak żeby było po prostu optymalnie akurat pod naszą sytuację, którą mamy na budowie. I teraz akurat tak się składa, że ja mam wkręty o średnicy 5 mm i długości 3 cm. Spokojnie dadzą sobie radę. Tutaj producent na opakowaniu wyraźnie napisał, że wkręty mogą być od 3,5 mm średnicy do 5 mm, tak więc myślę, że się nada. I teraz tak, błąd, jaki możecie tutaj popełnić przy tym zamocowaniu, to, moi drodzy, no, wywierci za głęboko otwór akurat. Potrzebujemy 3 cm, co umówmy się, że jest takim optymalnym, można powiedzieć, optymalną głębokością wiercenia, no bo jeżeli tam się machnął ten pan od wylewek o centymetr w lewo czy w prawo, no to te 3 cm raczej nie powinny nam zrobić szkody. I tutaj bardzo ważne jest, żeby podczas wiercenia zastosować albo tego typu dystans, tak, czyli wkładamy sobie tutaj, można powiedzieć, taki ogranicznik, który sobie regulujemy pod dany kołek, albo na przykład, jeżeli akurat tego ogranicznika nie mamy w naszej motowiertarce, albo na przykład po prostu gdzieś go zgubiliśmy, bo to też czasami się zdarza, możemy wymierzyć sobie tutaj na wiertle 3 cm, owinąć sobie na przykład jakąś taśmą izolacyjną ten wymiar, żeby po prostu nie przekręcić się za głęboko, no i też pozostaje mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy. Ja akurat mam ten ogranicznik, dlatego za chwilę sobie go ustawię i bierzemy się za wiercenie. Ogranicznik mam ustawiony, wiercimy. I tutaj na wiertle nawet widać, jak ono się zapyliło, bo akurat założyłem nowe. Myślę, że spokojnie ta grubość będzie ok. Bierzemy kołek, wbijamy i wiercimy wkręta. Proszę bardzo. Mocowanie, no, jak najbardziej prawidłowe. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby zamocować mniej więcej co pół metra do metra, powiedzmy, w zależności też, jaką zabudowę macie, i powinno być ok. Trzeci sposób, moi drodzy, to będzie również montaż na kołki, powiedzmy na takie zwykłe, pospolite. Jeżeli jesteście ortodoksami i uważacie, że tylko i wyłącznie kołki, szybki montaż nadają się do suchej zabudowy, no to ten poradnik jest dla Was. I teraz tak, standardowo te kołki wychodzą w rozmiarze 6x40 mm, gdzie 40 mm to jest właśnie głębokość wiercenia, czy tam no, długość kołka, powiedzmy, co już jest taką, można powiedzieć, granicą, no, której ja bym raczej nie przekraczał. Generalnie nie proponowałbym Wam przekraczać, no, głębiej wiercić niż 30 mm, dlatego akurat właśnie pokazuję te patenty. Co można zrobić, moi drodzy? Można zastosować jakiś dystans pomiędzy profilem UW a posadzką. I teraz tutaj musicie uruchomić sobie troszeczkę wyobraźni, bo przygotowałem tego rodzaju dystans. Oczywiście jest to płyta gipsowa, ale uwaga, uwaga, moi drodzy, nie stosujemy płyty gipsowej do tego typu dystansów, ok? Słuchajcie, co może się wydarzyć? Po pierwsze, jeżeli będzie zalanie, no, ta płyta Wam namięknie, ścianka Wam osiądzie, będzie po prostu bałagan. Druga sprawa, no, płyta gipsowa nie jest za bardzo płytą twardą, tak więc no, też raczej nie wiadomo, ile to wytrzyma, tak więc no, nie proponowałbym czegoś takiego używać, ale jakie płyty można użyć zatem, tak? Proponowałbym coś
twardszego, czyli na przykład jakiś Siniat Cementex, można użyć na przykład Fermace, można użyć na przykład Sknaufa Aquapanel. To są płyty na bazie cementu, które spokojnie mają bardzo duże wytrzymałości i co najważniejsze, w razie zalania nic się z tymi płytami nie wydarzy. Czyli po prostu zaopatrujemy się w jedną płytę, przykładowo Cementex, i tniemy ją sobie na takie paski równe szerokości profila, jaki akurat stosujemy. W tym wypadku to jest 10 cm. Podkładamy sobie pod profil i wiercimy, tak? I tutaj, moi drodzy, żeby nie dziurawić posadzki, użyję po prostu kawałek płyty budowlanej jako, powiedzmy, no w cudzysłowie, posadzki, czyli wiercimy. Oczywiście też utrzymujemy dystans tych 40 mm. Bierzemy kołek. Wkładamy. Wbijamy. I teoretycznie mamy zamocowany profil. Oczywiście to jest płyta budowlana, czyli coś bardzo miękkiego, ale teraz pokażę Wam, ile wystaje ten kołeczek. Zobaczcie, moi drodzy. Tak jak mówiłem, mimo iż kołek ma długość 40 mm, no to i tak ten wkręt, ten czpień, który jest w środku, troszeczkę bardziej wystaje i on już może celować w rurkę, czyli jest to, no, dosyć niebezpieczne, ale z taką podkładką jak najbardziej, no, jest ok. No i czwarty sposób, moi drodzy, oczywiście kleimy na mutanta, tak? Czyli po prostu bierzemy sobie mutanta, czyli super klej w tubie, smarujemy takim wężykiem i przyklejamy, moi drodzy, do posadzki. I sprawa załatwiona. Nie, no żartuję, moi drodzy, tak to nie róbcie. Musi być mocowanie mechaniczne, czyli no, klejenie, powiedzmy, że odpada. Ale no, kiedyś tam słyszałem, że niektórzy tak mocowali i do tej pory nic się nie stało. Ale nie rekomenduję tego, jakby coś. No i to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i że kilka ciekawych patentów żeście ode mnie dzisiaj wyciągnęli. No, jeżeli Wy znacie jakieś lepsze sposoby, inaczej radzicie sobie z tego typu zagadkami na budowie, no to zachęcam do komentowania. Być może ja skorzystam z Waszych patentów, a być może nagram film na ich temat. No zobaczymy, jak będzie. Słuchajcie, na koniec jeszcze takie szybkie ogłoszenie. Pewnie Wasze wprawne oko zauważyło, że dosyć szeroko w tym filmie było eksponowane logo firmy Roplak. Moi drodzy, tak, dlatego, bo firma Roplak jest partnerem dzisiejszego odcinka i to ona dostarczyła mi te narzędzia i kołki właśnie do testów. I no, tym filmem również chciałbym rozpocząć pewną serię na tym moim kanale i oznajmić Wam jednocześnie, że firma Roplak, no, będzie przez jakiś czas stałym partnerem mojego kanału. No, mam nadzieję, że przez jak najdłuższy czas oczywiście. I to oznacza, że będzie częściej o narzędziach tej firmy, o mocowaniach, będzie dużo więcej testów, będzie dużo więcej ciekawostek i tak dalej, i tak dalej. Szykuje się coś grubego. Mam nadzieję, że wszystko wypali zgodnie z moim planem, ale nie chcę spoilerować. Zobaczymy, jak będzie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.